Witam Was, z tej strony Puska. Dzisiaj pokażę Wam, jak zainstalować i skonfigurować Arch System Farm na serwerze PopJS Ubuntu bądź zwykłym komputerze. Ja to będę robił na serwerze PopJS. Arch System Farm to program, który pozwala na tak jakby nabijanie godzin i kart. Tak samo jak Idle Master, tylko w Idle Master jeden raz robi to te karty, a tutaj możemy sobie konfigurować tak, żeby określone gry nam nabijało. Dobrze. Najpierw logujemy się do naszego serwera PopJS, ja tu już jestem zalogowany. Ja korzystam akurat z programu Putty. I wchodzimy sobie w opis tego filmiku. I tam będzie kilka takich linijek, które musimy sobie skopiować jedna po drugiej. Dobra, kopiujemy pierwszą. Tak, ja już to mam. Druga. I tak dalej, i tak dalej. Ja już to wszystko tutaj mam. Później robimy sobie tak też to apt-get update i install mono complete. Dobra, po tym jak już to zrobimy, przechodzimy sobie na stronę GitHub, która też będzie w opisie i pobieramy sobie najnowszą wersję Arch System Farm. Aktualnie to jest 2.1.5.4 i musimy zrobić coś takiego. Najpierw bierzemy tutaj source code. Klikamy prawym i kopiujemy link. Możemy na swoim serwerze PopJS lub komputerze z Linuxem Ubuntu lub Debianem, to pochodne. Ja sobie nazwę ten katalog Archi. Przechodzimy do katalogu Archi. Archi. I wpisujemy coś takiego buget, spacja. I wklejamy ten link, który przez chwilkę skopiowaliśmy. Klikamy Enter i pobieramy sobie to wszystko. Teraz wpisujemy tar xf i tą nazwę pliku sobie kopiujemy stąd. Czyli tutaj jest akurat 2.1.5.4 tar.gz. Klikamy Enter i wypakuje nam się Arch System Farm 2.1.5.4. Gdy już nam się to wypakuje, wchodzimy sobie jeszcze raz na tą stronkę i pobieramy na swój komputer widget asf.zip. Gdy Wam się już to pobierze, ja już to mam pobrane w innym folderze, więc zrobię pauzę, bo zapomniałem po prostu o tym i widzimy sobie za chwilę. Dobra, jesteśmy już po krótkiej przerwie, po pobraniu tego wszystkiego uruchamiam programik asf.config.generator.exe, oczywiście musimy to wszystko wypakować. Odpali nam się ten programik, klikamy sobie tutaj plusik i nadajemy nazwę naszemu botu. U mnie to będzie, no, po prostu bot damy. No i tak, jeżeli chcemy kontrolować to w ten sposób, że nie tylko nabijanie kart, ale także nabijanie określonych gier, musimy sobie stworzyć albo takie drugie osobne konto do tego, albo po prostu, po prostu musimy sobie stworzyć konto do tego. I tak, tutaj w Steam Login wpisujemy swój login na Steam, ja tutaj dam przykładowy login. Tutaj w Steam Password hasło. Tutaj w Enabled. Rozwijamy sobie tą listę i zahaczamy true. I w Steam Master ID wpisujemy swoje Steam ID, które uzyskujemy ze stronki steamid.xz, która także będzie w opisie. Gdy już wpiszemy swoje Steam Master ID, zamykamy ten program. Przechodzimy sobie troszkę wyżej do katalogu config. Stworzy nam się taki katalog tutaj gdzieś. O, tutaj ja mam trochę burdę na tym dysku, ale cicho. I będziemy mieli pliczek bot.json. Otwieram sobie go w notatniku. No i będziemy mieli coś takiego. Kopiujemy to wszystko. Teraz wchodzimy na swój serwer i robimy coś takiego. Sudo apt install nano, jeżeli nie mamy edytora nano. Ja akurat mam. No właśnie. Wpisujemy teraz coś takiego. Musimy przejść do tego katalogu z Arch System Farmem.
Czyli kopiujemy sobie to stąd i wklejamy. Teraz przechodzimy. Jeszcze nadmienię, że musimy zrobić coś takiego. Kropka slash cc.sh, kompletnie o tym zapomniałem, naprawdę. Teraz buduje nam się cały Archie Steam Farm. Chwilę to może potrwać tak samo jak instalacja monocomplete. No to ja po prostu zrobię pauzę teraz. Widzimy się za chwilę. Dobra, gdy już nam się to wszystko zbuduje, wpisujemy cd out. Powinno się w taki folder stworzyć, jeżeli wszystko się dobrze zrobi. No i mamy tutaj kilka pliczków. ASF Config Generator, który powołaliśmy na swój komputer, ponieważ to jest program graficzny. ASF, ASF GUI, ASF Service i Config. Wpisujemy cd config. I tutaj nano bot 1.json, czy jak to chcemy nazwać tego bota. I całą zawartość tego pliczku, którą sobie kopiujemy. Klikujemy tutaj. Ctrl X, Enter. Później cd. Wpisujemy mono asf.exe. No i powinno się właśnie zacząć uruchamiać ASF. Ja tu już mam wszystko skonfigurowane, więc wam po prostu pokażę. No i teraz wyskoczy nam coś takiego, żeby podać, jeżeli mamy guarda na mailu lub na telefonie, to wyskoczy nam tam, żeby podać swój kod z tego guarda. Wtedy podajemy ten kod i zamykamy aplikację z którą klawiszą Ctrl i C. Później wpisujemy screen lub go instalujemy, jeżeli nie mamy, ale wydaje mi się, że to powinno być w każdej dystrybucji domyślnie. Włączamy sobie screena, wtedy znowu wpisujemy mono asf.exe i odpala nam się nasze mono, znaczy nasz ASF, sorry. No i dobra, nasz bot powinien zacząć grać, jeżeli mamy jakieś niepofarmione karty, a jeżeli mamy wszystko już pofarmione, to powinien zacząć być online. Mi się tutaj znowu coś zbugowało z innym botem, więc zrobimy sobie przerwę i za chwilę wracam. Dobra, i gdy już nasz bot jest online i tak dalej, przechodzimy sobie do czatu Steama, jeżeli nie mam żadnych kart do wyfarmienia. Oczywiście musimy sobie tam ten Steam Master ustawić. No i robimy coś takiego. Wpisujemy wykrzyknik play. No i tutaj wpisujemy App ID naszej gry, którą chcemy idlować. Możemy kilka naraz tego idlować. App ID, no, dla CS-a GO to jest 730, dla Team Fortress 440. Myślę, że po prostu sobie wpiszecie w Google to wszystko. No, bo zaraz pokażę na stronie. Znaczy, no, pokażę na stronie. Wpisujecie sobie na Google cokolwiek. Znaczy, no, cokolwiek. Tą grę, dokładnie. I jak po przejściu na właśnie Steam Store, ja już to nie będę ładował na moim laptopie, jakby tak to można w ogóle nazwać. I w adresie wyskakuje nam coś takiego: Store, Steam, Store, Steam Powered App, i tam jest App ID. Dobra. I teraz to App ID, czyli w moim przypadku 273110, ja to już zapamiętałem sobie. Wpisujemy, czyli ja po prostu wpiszę tutaj 730, 10 dla CS16, 440 i 27. Jak tam było? No dobra, już darując to sobie. Wpiszę sobie taką formułkę: 730, 10, 440. Oczywiście możemy jeszcze większą liczbę gier idlować, tak jak tu jest. No i dobra, wysyłamy to do naszego bota. Jeżeli wszystko poprawnie skonfigurowaliśmy, powinien nam odpowiedzieć. Dół i zacząć niby grać w tę grę. No to możemy sobie teraz wejść na profil botowany. Dobra, teraz wchodzimy sobie na botowany profil. On się nam tutaj ładuje pięknie. Jeszcze zobaczcie, że się wszystko nagrywa. Dobra, wszystko się nagrywa. Dobra, ładuje nam się to profil. Sorry za te brzdęki w tle, ale kot mi drapie fotel. I dobra. Ładuje nam się nasz profil. U mnie to też chwilę potrwa z powodu internetu. No. Dokładnie.
Dobra, po załadowaniu profilu możemy sobie lekko zjechać na dół. No i widzimy, że te trzy gry akurat, no u mnie akurat tego więcej trochę jest, bo jeszcze w międzyczasie spauzowałem i tego. I wpisałem jeszcze kilkanaście innych gier. Tutaj będziemy mieli wymienioną przy grze tylko grę. Ale tutaj w ostatnio uruchamianych będzie można wszystko przejrzeć. Żeby to później ukryć, możecie skorzystać z mojego poradnika. Też jest gdzieś na kanale. No i idluje nam te gry. Bo to sobie tutaj działa. No i dobra. To by było w sumie na wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę. Wszystko macie tam w opisie. Podobało się, tak jak mówię, zostawcie łapkę w górę, suba, opinię w komentarzu. No i trzymajcie się. Cześć.